drogą ekspresową S7 jadąc od Kielc dojeżdżam gdzieś w okolice Jędrzejowa. Przede mną jest za chwileczkę węzeł Mnichów. Powiem szczerze, nie wiem, czy to jest to miejsce, gdzie powinienem zjeżdżać, aby pojechać obwodnicą Jędrzejowa w kierunku Szczekocin i dalej Zawiercia. Będziemy patrzeć na drogowskazy, dokąd to ten zjazd nas tutaj prowadzi. Jeżeli będziemy mieli na drogowskazie Jędrzejów, będę wiedział, że to jest właśnie do obwodnicy Jędrzejowa. Wygląda na to, że nie. Mnichów-Brus po drodze. Czyli to jeszcze nie jest ten węzeł drogowy. Pojawia mi się kolejny drogowskaz. Zobaczymy, cóż to tam na nim jest. Drogowskaz z kilometrówką, wskazaniem kilometrowym odległości do poszczególnych miejscowości. Mamy 6 km do Jędrzejowa, więc podejrzewam, że teraz najbliższy węzeł drogowy to będzie właśnie węzeł, który będę zjeżdżał, aby pojechać obwodnicą Jędrzejowa. Dlaczego tak bardzo chcę na tą obwodnicę Jędrzejowa pojechać? Chciałbym pojechać obwodnicą Jędrzejowa z prostego powodu, bowiem wykonywałem już dzisiaj nagranie przejazd przez Jędrzejów. Wy gdzieś tam na kanale, być może on już jest, być może dopiero będzie ten film, bo w momencie nagrywania tego nie wiem, jaką obrałem kolejność wstawiania filmów z danego wyjazdu. Więc macie przejazd przez Jędrzejów oraz wjazd na drogę S7. Jędrzejów północ za 3 km. Poza tym zwróćcie uwagę, że przecież obwodnice to są drogi tak naprawdę różnego typu. Jeśli pamiętacie, to obwodnica Łeby to jest typowa droga, która jest w środku miasta, w terenie zabudowanym, a znowu obwodnica na przykład Krakowa to w dużej części autostrada. I tak jedna, jak i druga droga, co byśmy nie mówili, jest obwodnicą. Wobec czego również chciałbym zobaczyć, jak sytuacja wygląda choćby w Jędrzejowie, skoro już tu jestem, skoro miasto posiada obwodnicę, dlaczego miałbym się nią nie przejechać, dlaczego miałbym nie zobaczyć, jak ta obwodnica wygląda, jakie tam obowiązują prędkości i tak dalej, i tak dalej. Pędzimy jakieś dalekie te 3 kilometry. Czasami człowiek w mieście jedzie z prędkością 50 na godzinę albo mniej i kurde, 3 km to mijają raz, dwa, a tutaj się jedzie, choć się jedzie szybko, a 3 km nie widać. No i już mamy drogowskaz w kierunku Jędrzejowa, więc będziemy zaraz tutaj zjeżdżać w prawo. Pamiętajcie, najpierw zmiana pasa. Dopiero sobie zmniejszamy prędkość, nie zmniejszamy nigdy prędkości na tym szybkim pasie. Najpierw zmieńcie pas do zjazdu, dopiero
dopiero zmniejszajcie prędkość i dopiero jak zmniejszycie prędkość, to dopasowujcie do prędkości bieg, żeby to nie było tak, że ktoś z prędkości 122 wbije, bo no, rozwalicie sobie auto. No chyba, że ktoś jest bogaty i lubi tego typu zabawy sobie urządzać. No, ale zwróćcie uwagę, właśnie teraz jestem na owej obwodnicy Jędrzejowa. Droga dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, poza terenem zabudowanym. Możemy się tutaj poruszać z prędkością do 100 km na godzinę. Jest to ciąg drogi krajowej numer 78. Granice administracyjne Jędrzejowa już w zasadzie minęliśmy. Kolejny węzeł drogowy, zjazd w kierunku miejscowości Końskie oraz Grójec na drogę wojewódzką numer 728. Separowane od siebie mamy obie jezdnie poprzez takie bariery, dzięki czemu pojazdy nadjeżdżające na siebie z jednej i z drugiej strony nie powodują tego, że pojazdy sprzeciwka na drugiej jezdni są oślepiane. Jedziemy takim swoistym tunelem bez jakiegokolwiek kontaktu z pojazdami sprzeciwka. Jest to bardzo fajne, szczególnie przy jeździe w nocy, gdy już jest większe zmęczenie, gdy już te oczy w jakiś sposób potrzebują spokoju, a nie tego, aby uciekać przed rażącymi sprzeciwka światłami. Wjeżdżamy w jakiś obszar, gdzie pojawiają się latarnie, więc podejrzewam, że nasza fajna, szybka droga się nam będzie kończyła. Dokładnie już mamy zwężenie z dwóch do jednego pasa. No i obwodnica Jędrzejowa kończy się nam takim bardzo fajnym miejscem. Miejscem, które również gdzieś tam na kanale już jest, miejscem, które możecie zobaczyć na moim Facebooku, jeżeli ktoś śledzi. Rondo ze znakiem stop. Czyli wjeżdżając do ronda, za czym do tego ronda wjedziemy, mamy obowiązek bezwzględnego zatrzymania. Nie tylko zwolnić, upewnić się, tak jak to jest na każdym znanym nam rondzie. Tutaj zamiast znaku
ustąp pierwszeństwa, użyto znaku stop. Prawnie, bezprawnie, dla mnie przepis jest jasny. Przepis mówi, że ronda występują ze znakiem A7, nie ze znakiem B20. Ale znak A7, znak B20 mogą występować zamiennie. Więc nad tym, czy jest to prawne, czy bezprawne, niech się wypowiadają prawnicy. Ja jako zwykły instruktor nauki jazdy mówię, masz takie rondo, masz obowiązek się przed nim zatrzymać.